Cześć. Cześć! Z tej strony Ania. Z tej strony Tomek. Z cyklu Diabetyk dla Diabetyka powiemy Wam dzisiaj o danych technicznych lodówki Life in a Box. O tym, co dokładnie zawiera zestaw z lodówką, dowiedzieliście się już w naszym poprzednim filmie. Jak możecie zauważyć, lodówka jest bardzo mała, poręczna, przy czym waży około 1,5 kg. Natomiast w środku wkład chłodzący pomieści bez żadnego problemu około 8 penów. Zmieści się również zapas czy to zbiorników na insulinę, czy ampułki z insuliną. Natomiast tak jak widzicie, bez żadnego problemu pomieścimy tutaj nawet kilkanaście samych fiolek insuliny z dodatkowymi penami. Lodówka jest bardzo bezpieczna. Wieko lodówki zamykane jest na magnes. Tutaj pokażę, mamy nasze peny. Jest na tyle bezpieczna, że przekręcając lodówkę nic się nie dzieje, nie ma prawa się otworzyć, więc na spokojnie przewozimy. Dokładnie. Natomiast do lodówki dołączona jest również aplikacja mobilna, która działa na telefonach z Androidem oraz z iOS-em. Po włączeniu pokazuje ona dokładną temperaturę, jaka obecnie znajduje się w środku i w zależności od czasu będzie ona cały czas dążyła do tego, aby utrzymać prawidłowy zakres temperatur, czyli od 2 do 8 stopni. Tak jak już wspominaliśmy, lodówkę najlepiej jest przewozić w specjalnej torbie do tego przeznaczonej. Mianowicie torba ta ma odpowiednie otwory wentylacyjne po to, żeby lodówka miała odpowiednią cyrkulację powietrza. I będąc w pomieszczeniu, na przykład w domu, gdzie mamy stały dostęp prądu, oczywiście należy wyjąć ją z torby. Natomiast pamiętajmy również, że w przypadku, w którym przewozimy lodówkę samochodem, połóżmy ją po prostu na dywaniku samochodu, co jakiś czas kontrolując, czy lodówka stoi w pozycji pionowej. Przechowywanie jej na fotelu pasażera w przypadku nagłego hamowania może zarówno uszkodzić lodówkę, jak i leki, które będą znajdowały się w środku. Słuchajcie, jeszcze bardzo ważną rzeczą jest to, że jest to urządzenie elektroniczne. Czyli należy pamiętać, że przechowujemy to z dala od wody, a także staramy się nie narażać na wilgoć. A dodatkowo w przypadku, w którym przewozicie tą lodówkę w samochodzie, pamiętajcie o tym, aby każdorazowo opuszczając samochód, zabierać lodówkę ze sobą. Ponieważ gdy mamy na dworzu przykładowo 20 stopni, temperatura w środku może dojść nawet do 50 stopni, a tym samym wydajność lodówki będzie dużo gorsza i Wasze leki będą narażone na zniszczenie. To wszystkie najważniejsze informacje, które chcieliśmy Wam przekazać na temat lodówki Life in a Box. Pamiętaj o zasubskrybowaniu naszego kanału, zostaw łapkę w górze, a jeżeli pojawiły się jakieś dodatkowe pytania dotyczące tej lodówki, chętnie odpowiem na nie w komentarzu. Cukru w zakresie. Do zobaczenia. Cześć, pa, hej.